Dzień dobry, witam w kolejnym już seminarium z cyklu Cyfryzacja pod lupą nauki. Ja nazywam się Weronika Przeherska, jestem doktorantką Wydziału Socjologii na Uniwersytecie Warszawskim oraz analityczką UW. Nasze seminaria są organizowane w ramach programu Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza i w trakcie tych naszych cyklicznych spotkań przyglądamy się zagadnieniom z zakresu nowych technologii i innowacyjnych metod analizy danych. Naszym celem jest budowanie przestrzeni współpracy pomiędzy akademią, sektorem publicznym i biznesem. I podczas seminariów młodzi naukowcy dzielą się wynikami swoich badań oraz mają okazję podyskutować o nich z zaproszonymi gośćmi. Dzisiejsze seminarium to już nasze ostatnie spotkanie w tym roku akademickim, ale na pewno wrócimy z tym formatem już po wakacjach, także zachęcamy do śledzenia naszej strony i przyglądania się temu, jakimi tematami będziemy się wówczas zajmować. Partnerem merytorycznym projektu jest Koalicja na Rzecz Polskich Innowacji, a nasze działania wspierają również Wydział Socjologii oraz Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Dziś będziemy rozmawiać w bardzo kobiecym gronie o macierzyństwie na Instagramie, a o wzorcach macierzyństwa publikowanych w sieci opowie nam Małgorzata Gawrońska, doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Kim jest Instamatka? Czy to skupiona na rodzinie konserwatystka, nowe, cyfrowe można powiedzieć wcielenie figury matki Polki, a może wręcz przeciwnie, dążąca do równouprawnienia przedsiębiorczyni? I czy rzeczywiście jej perfekcyjne życie wpędza nas w kompleksy? O tym porozmawiamy dziś z Małgosią oraz naszymi komentatorkami, które przyjęły zaproszenie na to czerwcowe popołudnie. Pierwszą komentatorką będzie pani Natalia Fiedorczuk, pisarka i scenariopisarka z zawodu psychopedagożka, kompozytorka, wokalistka. Pracuje jako animatorka kultury i zajmuje się aktywizacją obywatelską w społecznościach lokalnych. W 2016 roku nakładem wydawnictwa Wielka Litera ukazała się jej debiutancka powieść Jak pokochać centra handlowe, za którą otrzymała paszport polityki. Naszą drugą gościnią dzisiaj miała być dr Renata Chryciuk, która jednak nie mogła się z nami spotkać, ale godnie zastępuje ją dr Justyna Pokojska, adiunktka na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, związana również z Digital Economy Lab, w ramach którego realizuje projekty dla partnerów z otoczenia społeczno-gospodarczego, analizuje rynek pracy z perspektywy kobiecej i popularyzuje wyniki swoich badań. W 2022 roku znalazła się w grupie Jutronautów, takiej grupie wybranej przez Gazetę Wyborczą oraz Kulczyk Foundation. To są osoby, które wdrażają ideę przyszłości, a o ideach teraźniejszości porozmawiamy już teraz. Gosia, zachęcam Cię do tego, żeby udostępniać prezentację i opowiedzieć nam o wynikach swoich badań. Dzień dobry, bardzo dziękuję. Tak, bardzo, bardzo dziękuję, bardzo cieszę się mogąc być tutaj dzisiaj z Państwem i mogąc opowiedzieć o wynikach moich badań. Może zacznę od tego, kim w ogóle są instamatki. Od czasu do czasu gdzieś w mediach pojawia się temat publikowania zdjęć przez influencerki i te influencerki, które swoje profile mają na Instagramie, same siebie nazywają instamatkami i dedykują swoją działalność na Instagramie macierzyństwu. Ich działalność i zjawisko sharentingu, a więc udostępniania w internecie zdjęć dzieci przez ich rodziców, co wydaje się stanowi taką inherentną część bycia instamatką, jest takim trochę gorącym tematem w dyskursie publicznym i od czasu do czasu pojawiają się na ten temat różne artykuły prasowe, różni eksperci się wypowiadają i rzeczywiście z takiej perspektywy naukowej to jest szalenie ciekawy temat, ze względu na to, że tutaj przeplatają się takie wątki i pytania natury etycznej, prawnej, społecznej. Ja bym się chciała skupić dzisiaj na tych kwestiach społecznych i jako socjolożka postanowiłam spojrzeć na te treści publikowane przez instamatki z perspektywy tego, w jakie normatywne wzorce dotyczące macierzyństwa i życia rodzinnego są one uwikłane, co mogą nam powiedzieć o takich społecznych normach rodzicielstwa i oczekiwaniach wobec matek, jakie są wizualne reprezentacje macierzyństwa i na ile te przekazy moglibyśmy uznać za takie tradycyjne, a na ile za nowoczesne. I bardzo ważna uwaga na początku jest taka, że moje badanie nie odpowiada na pytanie o to, jakie jest życie rodzinne instamatek, tych kobiet, których profile analizowałam. Ono mówi nam jedynie, jakim one je prezentują, jakim chciałyby być może, żebyśmy my je widzieli
i tym samym więcej mówi nam o nas jako o społeczeństwie niż o samych tych użytkowniczkach Instagrama. I tym, co pozwoliło mi przełożyć moje analizy na taki ogólniejszy poziom, była teoria. I pozwolę sobie krótko Państwu o tej teorii opowiedzieć, o koncepcji displaying families, po polsku moglibyśmy powiedzieć demonstrowania rodzinności. Następnie chciałabym krótko omówić kwestie etyczne związane z badaniami Instagrama i mediów społecznościowych. Postaram się dość szczegółowo opowiedzieć o metodologii mojego badania, następnie przedstawię wyniki i krótko podsumuję wszystko to, co dzisiaj powiedziałam. No właśnie ta koncepcja demonstrowania rodzinności, która zakorzeniona jest w takim paradygmacie, który odchodzi od pewnego statycznego definiowania rodziny. Definiowanie rodziny przez pryzmat takich czynników zewnętrznych, jak na przykład pokrewieństwo czy status prawny, na rzecz skupienia się na takich czynnikach wewnętrznych, jak emocje i praktyki rodzinne. I Janet Finch w tym paradygmacie, który definiuje rodziny przez pryzmat tego, co ludzie robią, dodaje jeszcze taki postulat, że istotne jest również to, co demonstrują, że takie wystawianie rodzinności na pokaz, na widok publiczny jest takim istotnym elementem procesu wytwarzania rodzinności i szukania jej społecznej legitymizacji. I w zasadzie cechuje wszystkie rodziny, choć jak sama autorka przyznaje, takie rodziny, które odbiegają od normatywnego wzorca, mogą odczuwać większą potrzebę demonstrowania swojej rodzinności. Cytując dosłownie, co to jest ten displaying, to jest to proces, przez który jednostki i grupy jednostek pokazują sobie nawzajem i istotnym obserwatorom, że ich działania konstytuują wykonywanie czynności rodzinnych, a tym samym potwierdzają, że ich relacje są relacjami rodzinnymi. Krótko mówiąc, celem tego procesu jest komunikat: to jest moja rodzina i ona funkcjonuje, w tym na przykład demonstracja dobrego odgrywania ról rodzicielskich. To jest moje macierzyństwo i ja realizuję je dobrze. I to, co jest istotne z perspektywy mojego badania, to to, że w tej koncepcji bardzo istotna jest rola publiczności, bo skuteczność demonstrowania uzależniona jest od tego, czy obserwatorzy rozpoznają demonstrowane praktyki jako praktyki rodzinne, a zatem od znaczeń, jakie tym praktykom są demonstrowane, przypisywane. I displaying families zazwyczaj jest wykorzystywane jako taka rama teoretyczna. Większość autorów i autorek wykorzystuje ją jako tło teoretyczne, które gdzieś umożliwia nazwanie i interpretację zaobserwowanych procesów. I ja w swoim projekcie idę krok dalej i wykorzystuję tę koncepcję jako inspirację metodologiczną. Jej założenia posłużyły mi jako taka podstawa całego projektowania badania i doboru próby. I takie najważniejsze założenia, jakie ja wyprowadziłam z tej koncepcji, są takie, że po pierwsze, popularne instamatki prowadzą skuteczne demonstrowanie, a zatem te obrazy, które one publikują, mieszczą się w normatywnych postulatach i pewnych społecznych wyobrażeniach dotyczących życia rodzinnego. A po drugie, w związku z przyjęciem tej koncepcji wybierałam najpopularniejsze obrazy jako te, które właśnie ciesząc się największą popularnością, ciesząc się największą aprobatą obserwatorów, najlepiej mieszczą się w tych dominujących obrazach. Zanim opowiem Państwu więcej o metodologii, to chciałabym krótko zatrzymać się, dlaczego w ogóle warto badać media społecznościowe. I dla nas jako socjologów i socjolożek jest to niezwykle użyteczne pole do badań ze względu na to, że coraz większa część interakcji społecznych odbywa się właśnie w tej przestrzeni wirtualnej. I jest to taka istotna przestrzeń, w której możemy my jako użytkownicy i użytkowniczki mediów społecznościowych demonstrować naszą tożsamość i też ją, powiedzmy, konstruować. I także życie rodzinne staje się takim częstym tematem, który się pojawia wśród publikowanych treści. I tak jak wskazują niektóre autorki, media społecznościowe stają się nowoczesną formą rodzinnych albumów. Dlatego jest to nie tylko niezwykle interesujące pole w ogóle dla socjologów i socjolożek, ale również dla badaczy i badaczek życia rodzinnego. Jeśli mówimy o badaniu rodzinnych albumów i fotografii, no to Instagram jest tutaj perfekcyjną platformą ze względu na to, że jest to medium bardzo silnie wizualne i medium cechujące się bardzo wysokim poziomem estetyzacji tych treści, które są tam publikowane. Cała architektura tej aplikacji prowadzi nas w kierunku priorytetyzowania obrazu i tej warstwy wizualnej ponad warstwę tekstową. Jest to też niezwykle popularne medium, korzysta z niego 60% wszystkich osób, które użytkują media społecznościowe w Polsce, ale jest to też medium sfeminizowane i większość użytkowniczek stanowią kobiety,
A niemal połowę wszystkich osób, które korzystają z Instagrama, stanowią kobiety w wieku produkcyjnym. Dlatego też jest to odpowiednie medium do badań związanych z rodzicielstwem, bo to są właśnie tematy, których możemy się na Instagramie spodziewać. I w związku z tym, że media społecznościowe stały się takim polem bardzo interesującym dla badaczy i badaczek, no to oczywiście pojawiają się pewne problemy natury etycznej, stykamy się z takimi pytaniami etycznymi i niestety bardzo często brakuje takich jasnych i klarownych procedur, które byłyby w jakichś kodeksach etycznych zawodowych. Prawda jest też taka, że w związku z tym, jak dynamicznie rozwija się technologia, jak dynamicznie zmieniają się same te platformy, to trudno byłoby o takie stałe zasady, jak mamy w odniesieniu do różnych innych praktyk badawczych. I muszę przyznać, że na początku bardzo jakoś tak wielu badaczy wychodziło z takiego założenia, że te dane, które pozyskujemy z mediów społecznościowych, to są przecież dane dostępne publicznie. I ponieważ są dostępne publicznie, to w zasadzie możemy z nich korzystać, tak? Nie musząc się nadmiernie przejmować tutaj jakimś uzyskiwaniem zgody respondentów. Również za taką postawą przemawiało to, że bardzo często zasady korzystania z tych platform, one już wskazują na możliwość dostępu i wykorzystania publikowanych treści przez strony trzecie, a taką stroną trzecią są również badacze i badaczki. Natomiast z czasem wypracowano takie bardziej urefleksyjnione podejście, które akcentowało napięcie pomiędzy tym, czy no właśnie te treści są, te dane to rzeczywiście są danymi prywatnymi, czy publicznymi, czy może jednak prywatnymi. I to napięcie wiązało się na przykład ze specyfiką odbioru mediów społecznościowych, które jednak są odbierane inaczej niż media tradycyjne. Jednak akt wysłania zdjęcia dziecka do gazety jest zupełnie innym aktem niż umieszczenie zdjęcia dziecka na Instagramie. Ponadto liczne badania pokazały, że większość ludzi nie czyta warunków i zasad korzystania z aplikacji, więc pojawiło się pytanie, czy jeśli jako badacze, badaczki chcemy zachować pewną należytą staranność, to czy wystarczy poprzestać na tym, że są to dane dostępne publicznie. I tutaj pojawia się taka wskazówka, że przy rozstrzygnięciu, czy dane, z których korzystamy, są bardziej prywatne, czy bardziej publiczne, że żeby odpowiedzieć na pytanie, czy można spodziewać się, że w uzasadniony sposób użytkownik może spodziewać się bycia obserwowanym przez obce osoby. I jeśli odpowiedź jest pozytywna, jeśli nasz użytkownik lub użytkowniczka może spodziewać się, że jest obserwowana przez osoby obce, to możemy potraktować te dane jako dane publiczne. Natomiast mimo wszystko jest taki postulat, żeby zastanawiając się w ogóle nad etyką badań w mediach społecznościowych, kierować się takim potencjałem wyrządzenia krzywdy. Potencjałem wyrządzenia krzywdy zarówno podczas badania, jak i również później podczas publikacji wyników. Ja zderzając się z tymi wszystkimi pytaniami, zastanawiając się nad etyką mojego projektu, po pierwsze dbałam o to, żeby wszystkie profile, które obserwuję, przez cały czas prowadzonej analizy miały otwarte ustawienia prywatności, czyli każdy użytkownik internetu może obejrzeć publikowane przez nie treści, nie trzeba wysyłać prośby o zgodę na obserwowanie. I w ten sposób rozstrzygnęłam to pytanie o to, czy moje respondentki, bo tak lubię o nich mimo wszystko myśleć, mogły się spodziewać bycia obserwowanymi przez obcych, czy nie. I to rzeczywiście było tak, że wszystkie te influencerki miały otwarte profile. Gdyby któraś miała zamknięte, ja bym po prostu zaprzestała dalszych analiz tego profilu. Ponadto ja w publikacji wyników usuwam informacje dotyczące tego, czyje profile poddaję analizie, jak również nie powielam oryginalnego materiału badawczego w publikacji wyników i z tego powodu wszystkie zdjęcia, które Państwo dzisiaj zobaczycie, a zobaczycie je Państwo przy sekcji związanej z wynikami, pochodzą ze stoka, natomiast ja się starałam wybrać takie obrazy, które gdzieś najbardziej przypominają ten mój oryginalny materiał badawczy. I ja takie decyzje podjęłam ze względu przede wszystkim na to, że w większości analizowałam wizerunek dzieci i tutaj też wchodzą pewne specyficzne zasady etyczne. Byłam świadoma potencjalnych zagrożeń dla respondentek i respondentów, przede wszystkim dla dzieci związanych z pewnym upowszechnianiem tych fotografii, gdzieś posyłaniem ich dalej, ale również ze względu na wrażliwy charakter tematyki projektu i wnioski, które ja wyciągam, jakoś mówiąc kolokwialnie, nie chciałam, żeby ktoś czuł się wywołany do tablicy.
do tej anonimizacji też są różne strategie. Tutaj tylko Państwu sygnalizuję, że część autorów, tak jak ja, nie umieszcza zdjęć w publikacjach. Część umieszcza, ale na przykład nie podpisuje, z jakich profili podchodzą, co jednak wciąż wiąże się z jakimś ryzykiem identyfikacji, a część na przykład zasłania oczy na fotografiach. To jest taka technika, którą znamy z mediów tradycyjnych i tutaj też pojawiają się w literaturze pytania o etykę takiej ingerencji w materiał. No i oczywiście te pytania etyczne pojawiały się na wszystkich etapach pracy, włącznie teraz z momentem publikacji wyników. Natomiast przechodząc do metodologii i projektowania samego badania, ja zaczęłam od tego, że zidentyfikowałam pewne charakterystyczne dla grupy Instamatek hasztagi, czyli takie słowa kluczowe. I muszę się przyznać, że to badanie poprzedziła prawie 3-letnia obserwacja Instamatek, taka prywatna, więc miałam już pewną dobrą bazę. Natomiast później starałam się z tych hashtagów, które kojarzyłam i wiedziałam, że Instamatki wykorzystują, wybrać takie najpopularniejsze i najbardziej charakterystyczne. Były to hashtag Instamatki, hashtag Instadziecko, hashtag Córeczka Mamusi, hashtag Synuś Mamusi, hashtag Moje Wszystko i hashtag Jestem, bo jesteś. W kontekście wyników, które za chwilę Państwu przedstawię, już teraz zwracam uwagę na te dwa ostatnie hashtagi, które już same w sobie mają taki bardzo silny ładunek normatywny i emocjonalny. I następnie obserwowałam te hashtagi. Takie dobór materiału poprzez hashtagi jest dość powszechną strategią badaczy Instagrama i badaczek Instagrama. I mogłoby się wydawać, że biorąc pod uwagę, że ja starałam się obserwować najpopularniejsze profile, to taką logicznym działaniem byłoby ustawienie sortowania od najpopularniejszych. Ja jednak ustawiłam sortowanie od najnowszych i tak ręcznie, manualnie przez 5 dni opisywałam każde zdjęcie, które się pojawiło, z tego względu, że chciałam zminimalizować wpływ algorytmów na mój dobór próby. I spośród profili, które w tym 5-dniowym okresie obserwacji zamieściły przynajmniej jedno zdjęcie oznaczone przynajmniej jednym spośród wybranych hashtagów, wybrałam 10 najpopularniejszych. Przy czym istotna uwaga jest taka, że wykluczyłam celebrytki i wykluczyłam osoby znane ze swojej działalności innej niż Instagram, ponieważ chciałam ograniczyć wpływ jakiejś wcześniejszej popularności na ten sukces instagramowy, jak również wykluczyłam profile, których główna tematyka była inna niż rodzicielstwo. To się zdarzało rzadko, ale czasem zdarzało się, że jakieś jedno zdjęcie się zapodziało na profilu na przykład poświęconym tutorialom makijażowym i wtedy taki profil również wykluczałam. I to był pierwszy etap mojego doboru próby, który skończyłam z moimi 10 profilami, z których planowałam analizować opublikowane zdjęcia. Następnie przejrzałam całościowo te profile, taką pobieżną analizę wykonałam pod kątem zebrania takich danych, możemy powiedzieć, metryczkowych. Chciałam się dowiedzieć, ile dzieci mają, jest w tych rodzinach, w jakim wieku są te dzieci, jaka jest płeć dzieci, jaki jest wiek matki, model rodziny. I następnie na tych profilach wszystkie fotografie, które zostały zamieszczone w okresie 6 miesięcy, kodowałam pod kątem informacji o tym, kogo one przedstawiają i jaka jest ich liczba polubień i komentarzy. W ten sposób stworzyłam całkiem pokaźną bazę danych w Excelu, bo łącznie zakodowałam w ten sposób 1724 fotografie. I następnie spośród nich wybrałam 100 najpopularniejszych zdjęć, które miały najwięcej polubień, po 10 zdjęć z każdego profilu. I na tym zakończył się mój etap trzeci i w takim etapie już właściwej analizy tych 100 najpopularniejszych fotografii poddałam analizie treści z wykorzystaniem semiologii. Pomagał mi tutaj program Atlas TI. Materiał był wielokrotnie kodowany. Ja zastosowałam podejście indukcyjne, więc te kody wypracowywałam w trakcie kodowania. I najpierw bardzo gęsto kodowałam fotografie takimi bardzo szczegółowymi kodami deskryptywnymi, a następnie z tych kodów deskryptywnych wyprowadzałam pewne szersze kategorie analityczne, czyli na przykład z takiego zlepka kodów złożone rączki, kokardka we włosach, statyczna poza, przechylona główka. Wypracowywałam później kod grzeczne dziecko. O tych kodach opowiem Państwu troszkę więcej za moment. Bardzo szybko tylko, żebyście mieli Państwo ogląd, jaka była to próba.
Profile, które obserwowałam, miały od 36 tysięcy do 112 obserwatorów. I tutaj należy wtrącić, że ta metodologia, którą ja przyjęłam, ona pozwoliła mi co prawda uzyskać pewną losowość profili, które w próbie się znalazły, natomiast miała też swoje ograniczenia, na przykład takie, że najpopularniejsze instamatki, które część z Państwa być może kojarzy, do tej próby mi nie, kolokwialnie mówiąc, nie wpadły, ponieważ z ich popularnością nie było już konieczne stosowanie hashtagów, żeby się w jakiś sposób pozycjonować. Autorki profili miały od 24 do 33 lat, ich dzieci miały od pół roku do 5 lat i w zdecydowanej większości dokumentowały te fotografie, odokumentowały życie takiej tradycyjnej, nuklearnej rodziny opartej na heteroseksualnym małżeństwie. Tylko w jednym przypadku nie dało się stwierdzić, czy rodzice są w związku sformalizowanym, czy może partnerskim. Tam w pewnym momencie też przestały się pojawiać zdjęcia ojca, więc czy nastąpiło jakieś rozstanie, to nie było zakomunikowane. Natomiast w 9 przypadkach to było z całą pewnością sformalizowane małżeństwo, co też było chętnie demonstrowane, na przykład przy okazji rocznic ślubu, takimi zdjęciami ślubnymi. Ponieważ goni nas czas, to nie będę się długo zatrzymywać nad tym slajdem. Chciałam tylko dać Państwu obraz tego, kto właściwie pojawiał się na tych zdjęciach, co właściwie opublikowały instamatki. Ten koralowy, różowy to jest właśnie ten ogólny korpus 1724 fotografii, ten liliowy to jest wybrana próba 100 najpopularniejszych. Jak Państwo widzicie, są rozbieżności pomiędzy tym, co instamatki publikowały, a co cieszyło się największą aprobatą. Natomiast najczęściej publikowane były wizerunki dzieci. I ponieważ macierzyństwo jest konstruowane w relacji do innych ról, które są pełnione w rodzinie, takich jak ojcostwo, a poprzez obrazy dzieci, matki bardzo często pokazują tak naprawdę same siebie, to wyniki analiz zaprezentuję w 3 grupach tematycznych. I po pierwsze omówię obraz rodziny, jaki wyłania się z obrazów publikowanych przez instamatki, po drugie obraz dziecka i po trzecie obraz matki. Jeśli chodzi o rodzinę i obraz rodziny, to można zadać sobie takie pytanie, przynajmniej ja je sobie zadałam, czy ta Insta Family to jest taka nowa święta rodzina. Rodzina była przedstawiana jako trwała, zjednoczona, na przykład poprzez pasujące do siebie ubrania. Większość tych zdjęć rodzinnych to były takie statyczne, rodzinne portrety związane z celebracjami, na przykład z Bożym Narodzeniem. Tutaj też mamy pewien bardzo silny, normatywny, symboliczny wydźwięk tych świąt. W te obrazy wpisana była klasowość i tutaj można, sięgając do literatury, zastanowić się, czy nie jest trochę tak, że rodzinom spełniającym pewne zewnętrzne kryteria łatwiej jest prowadzić skuteczny displaying. No i czy nie jest to przypadkiem archetyp, który ma niewiele wspólnego z rzeczywistością? Po pierwsze właśnie ze względu na tę klasowość, o której wspomniałam, ponieważ profile, które analizowałam, pokazywały bardzo uprzywilejowane życie. To były bardzo młode kobiety, średnia urodzenia pierwszego dziecka wynosiła 25 lat, które mogły sobie pozwolić na markowe ubrania, na budowę domu, zagraniczne wakacje, drogie elementy wyposażenia wnętrz, ale również ze względu na to, że tak jak nam pokazują dane GUS-u z poprzedniego, co prawda, spisu powszechnego, to zaledwie połowa rodzin w Polsce reprezentuje ten model, więc jest tutaj też takie, pojawia się pytanie trochę inspirowane myślą marksistowską o to, na ile ten obraz, na ile ten archetyp odpowiada rzeczywistości polskich rodzin. Bardzo ciekawy w tym kontekście był obraz ojca, który był takim trochę wielkim obecnym, nieobecnym mojego badania, bo chociaż ojcowie pojawiali się niezwykle rzadko na fotografiach, to te zdjęcia cieszyły się ogromną popularnością. Ojcowie byli obecni na tych rodzinnych portretach, byli takim stałym, bardzo podkreślanym, stałym elementem życia rodzinnego, natomiast znikali z codzienności tej rodziny, nie byli aktywnymi aktorami codziennych praktyk, byli raczej przedstawiani jako czuły mąż lub jako no właśnie ten ojciec, który jest na tej fotografii rodzinnej, natomiast raczej nie ten, który się zajmuje dziećmi. I tutaj możemy to interpretować, również odwołując się do literatury, że rodziny, w których podział ról odbiega w jakiś sposób od tradycyjnego, narażone są gdzieś na podejrzliwość i takie ryzyko nadmiernie zaangażowanego ojca może być postrzegane jako jakieś złe pełnienie roli matki, więc tym samym ten brak ojców, on nam nic nie mówi o tym, czy oni rzeczywiście byli zaangażowani, czy nie w życie swoich rodzin. Natomiast mówi nam o tym, że od matek po prostu oczekuje się zaangażowania większego.
Przechodząc do tego, w jaki sposób przedstawiane były dzieci przez instanatki, to przede wszystkim były to najczęściej takie bardzo statyczne przedstawienia. Znacznie rzadziej dzieci były przedstawiane w jakiś aktywny sposób, na przykład podczas zabawy, i dotyczyło to zarówno dziewczynek, jak i chłopców. Zazwyczaj były to też zdjęcia, na których dzieci pozowały. I tego kodu, właśnie tak jak wspominałam o tych kodach bardziej analitycznych, ja takiego kodu grzeczne dziecko użyłam łącznie 31 razy, przy czym 23 razy w odniesieniu do dziewczynek i 8 w stosunku do chłopców. Natomiast kodu niegrzeczne dziecko, na które składało się na przykład jakaś głupia mina, wystawiony język, użyłam zaledwie 5 razy, przy czym 4 w odniesieniu do chłopca i tylko 1 raz w stosunku do dziewczynki. Więc z jednej strony mamy dzieci, które generalnie są przedstawione jako grzeczne, co znowu, jak sięgniemy do tej teorii, że poprzez zdjęcia dzieci matki raczej prezentują same siebie, to widzimy, że raczej to świadczy o takim dobrym pełnieniu roli przez matki, ale z drugiej strony, że mamy tutaj do czynienia z taką reprodukcją pewnych wyobrażeń i oczekiwań wobec dzieci, które są jakoś też reprodukowane w zależności od płci i częściej normatywnie dyscyplinowane są dziewczynki niż chłopcy. Ciekawym kodem był kod dorosła poza i taka tendencja do przedstawiania dzieci jako dorosłych. Ten kod został użyty przeze mnie 8 razy i tylko 1 raz w odniesieniu do chłopca i odnosił się do przedstawień dzieci w pozach zwyczajowo przypisywanych dorosłym. To były takie przedstawienia, które sugerowały starszy wiek. Przypominam, że najstarsze dziecko w próbie miało 5 lat. Poprzez strój, makijaż czy akcentowanie atrakcyjności fizycznej. I myślę, że tutaj uzasadnione byłoby użycie słowa seksualizacja. Ona była bardziej akceptowana w odniesieniu do dziewczynek niż do chłopców. I taka perfekcyjność oczywiście przede wszystkim odnosiła się do matek. Te instamatki przedstawiały same siebie jako pewne dekoratorki, które nie tylko dbają o perfekcyjną przestrzeń, ale również o takie aranżacje. Zaledwie 7 spośród 53 fotografii, które były wykonane w domu czy mieszkaniu, przedstawiało bałagan, przy czym jako bałagan kodowałam tutaj na przykład niepościelone łóżko lub jakieś rozrzucone zabawki. Natomiast 46 fotografii przedstawiało nienaganną przestrzeń, a 32 dodatkowo aranżacje, takie jak świąteczne ozdoby porozstawiane na szafkach, jakieś aranżacje z jesiennych liści i dekoracyjnych dyń. Więc to trzeba przyznać, to jest ciężka praca dekoratorek. Znowu tutaj widzimy pewną klasowość związaną oczywiście z takim uprzywilejowanym standardem życia, ale też tym, że po prostu nie każdy może sobie na taką przestrzeń pozwolić. Natomiast ta perfekcja instamatek dotyczyła również takiego imperatywu dbania o swoją fizyczną atrakcyjność. Po pierwsze, były często pokazywane zdjęcia, że instamatki chodzą do kosmetyczek lub do fryzjerek, znajdują czas na siebie i dbanie o swoją fizyczność. Natomiast spośród 59 fotografii, które przedstawiały matki, 41 zakodowałam perfekcyjnie, co odnosiło się właśnie na przykład do wysokich obcasów, makijażu, ułożonych włosów, eleganckiego ubrania, a zaledwie 18 zakodowałam domowo, co odnosiło się na przykład do kapci, dresu, związanych włosów i braku makijażu. No i też to macierzyństwo demonstrowane było jako takie składające się z samych pięknych chwil, z takich chwil, na które składa się czułość wobec dziecka, zabawa z dzieckiem, spacer, natomiast to właśnie ten czas dla siebie, jakieś zabiegi pielęgnacyjne czy wyjście z koleżankami, natomiast nie pokazywało raczej chwil trudnych, czy na przykład wykonywania jakichś domowych czynności, które mogą być żmudne i męczące. I właśnie to zmęczenie czy trud związane z macierzyństwem były bardzo rzadko pokazywane. Macierzyństwo było raczej pokazywane jako takie źródło szczęścia i radości. Jeśli już takie zmęczenie było w jakiś sposób przedstawione, na przykład z uwagi na doświadczenie niepełnosprawności przez dziecko, czy choroby przez dziecko, czy nawet były zdjęcia po porodzie, to zawsze to zmęczenie było przedstawione w kontekście, że było warto, że ten trud został nagrodzony radością i został nagrodzony miłością i spełnieniem. Więc do pewnego stopnia te
te przedstawienia, one reprodukują mit Matki Polki, która jest gotowa do poświęceń z miłości do dzieci, która czerpie radość z macierzyństwa nawet w zmęczeniu czy trudzie. Co więcej, macierzyństwo było tutaj przedstawione jako centralne doświadczenie w życiu kobiety i żadna z instamatek, które znalazły się w mojej próbie, nie pokazywała siebie przez pryzmat innych ról niż rola matki oraz żony, czyli żadna nie wspominała nawet o swojej pracy zawodowej. Tutaj też należy podkreślić, że ja analizowałam wyłącznie materiał wizualny, w związku z czym nie analizowałam podpisów tekstowych i ta decyzja metodologiczna również wynikała z tego, że z pewnej architektury aplikacji. Podsumowując i zbierając szybko wszystkie te wątki, ogromne znaczenie miało dla mnie zastosowanie tej koncepcji teoretycznej, która gdzieś pozwoliła mi spojrzeć na te obrazy z takiej szerszej perspektywy, z perspektywy znaczeń, jakie produkują i reprodukują oraz dominujących dyskursów, jakie są uwikłane. Przyjęłam dzięki tej koncepcji również założenie, że Instagram stanowi pole aktywnego demonstrowania rodzinności, co pozwoliło mi w ogóle na zadanie pytań o normatywne wzorce macierzyństwa w odniesieniu do tych obrazów. Moje analizy wykazały silne normatywne znaczenie tradycyjnego modelu rodziny, w ramach której dominuje tradycyjny podział ról. Stereotypy płciowe zostały zaobserwowane również na poziomie przedstawień dzieci. Statyczne i wyidealizowane obrazy stanowiły przy tym interesujący odwrót od takich dyskursów promujących bardziej podmiotowy stosunek do dzieci, akcentujących pewne dzieciństwo jako doświadczenie, które właśnie nie powinno być w taki sposób normatywnie dyscyplinowane. Macierzyństwo w dużej mierze było przedstawiane jako centralne doświadczenie kobiety i zgodnie z archetypem Matki Polki, przy jednoczesnym nakładaniu na matki nowych presji związanych właśnie z koniecznością perfekcyjnego pełnienia tej roli, perfekcyjnego dbania o przestrzeń, jak również o swoją fizyczność. No i podsumowując już na sam koniec, możemy powiedzieć, że w mediach społecznościowych toczy się taka aktywna walka o znaczenia. Ja widziałam też na przykład właśnie w tych obrazach, które przedstawiały doświadczenie niepełnosprawności u dziecka, takie przełamywanie dyskursu wokół niepełnosprawności związanego z tym, że takie dzieci muszą być smutne, tak? Takie przełamywanie pewnych dominujących dyskursów przy jednoczesnym reprodukowaniu dominujących normatywnych wyobrażeń na innych polach. Więc te obrazy, które instamatki publikują, one gdzieś dużo więcej mówią nam o społecznych normach dotyczących rodzicielstwa i o nas jako o społeczeństwie, niż o rzeczywistości ich autorek, która gdzieś toczy się przecież poza tym wykadrowanym kwadracikiem. Dla tych z Państwa, którzy jesteście szczególnie zainteresowani tym tematem, przygotowałam bibliografię. To może być dobry moment, żeby zrobić sobie zrzut ekranu lub zdjęcie. Gorąco do tego zachęcam. W bibliografii są też dwa artykuły, jeden z mojego autorstwa, drugi we współautorstwie, gdzie w bibliografii jest więcej pozycji, które mogą być przydatne przy tego typu tematach. Natomiast oczywiście, jeżeli ktoś z Państwa miałby jakieś dodatkowe pytania, to zachęcam do kontaktu i bardzo serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Gosia, a my dziękujemy za tę prezentację. To było super ciekawe i ja mam wrażenie, że wątków do dyskusji nam tutaj na pewno nie zabraknie. Zachęcam też naszych gości do tego, żeby zadawać pytania w Q&A. Ja wtedy te pytania będę zbierać i bardzo chętnie zadam je i naszej prelegentce, i naszym dzisiejszym gościniom. I chciałabym, skoro o gościniach już mowa, żebyśmy zaczęli od komentarza pani Natalii Fiedorczuk. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję pani Małgorzato za możliwość wysłuchania bardzo interesujących rezultatów. Ja byłam bardzo ciekawa, bo zapoznałam się z abstraktem wyników. I szczerze mówiąc, nie zaskoczyły mnie one. W związku z tym specyficznym medium, jakim jest Instagram, którym ja też przyglądam się od długiego czasu, w zasadzie odkąd zainteresowałam się macierzyństwem, bo pojawiło się ono w moim życiu, w rezultacie powstała powieść, jak pokochać centra handlowe, bo w związku z tym, że ją pisałam, w te przestrzenie internetowe zaczęłam wchodzić. Zauważyłam taką zależność, kiedy próbowałam zgłębić ten obraz bardzo tradycyjny, bardzo konserwatywnie ukorzeniony w polskim macierzyńskim Instagramie. Zaczęłam się zastanawiać, skąd też akurat ten trend w Polsce chwycił. Ja chciałam zwrócić uwagę na to, że pojęcie tej momfluencerki, czyli osoby, która aktywnie udziela się w internecie, w mediach społecznościowych,
jest częściowo ukorzeniony, jeżeli spojrzymy na zachodnie wzorce, bo ja też śledzę te zagraniczne trendy związane z mediami, w tym w jaki sposób prezentują się tam między innymi modele rodziny. I akurat ten konserwatywny odłam, on częściowo wywodzi się z takiej dużej liczby, dużej społeczności amerykańskich rodzin i bardzo często są to rodziny, które są konserwatywne, które na przykład zamieszkują ten słynny Bible Belt. Są to rodziny też na przykład związane z kościołem LDS, czyli z kościołem Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, popularnie zwanym kościołem mormońskim. Biorąc pod uwagę, że jak spojrzy się na Stany Zjednoczone, czyli takie źródło troszeczkę tej kultury internetowej, tam jest tak naprawdę, tak jak sobie wyobrażamy Stany Zjednoczone, a na przykład zastanowiłam się nad wynikami przed ostatnich wyborów prezydenckich w Stanach, te postawy konserwatywne są tam dosyć dominujące i mimo wszystko to, co widzimy gdzieś tam, to zazwyczaj widzimy to w takich sferach progresywnych. I w Polsce, gdzie mamy taką silną bazę konserwatywną, katolicką, wydaje mi się, że te trendy konserwatywne bardzo się przyjęły i to specyficzne medium, jakim jest Instagram, o którym też chciałam tu chwileczkę powiedzieć w odniesieniu do rzeczy, które zaczęły wydarzać się w międzyczasie w kontekście mediów społecznościowych, jest bardzo ciekawe, że właśnie to chwyciło, bo to jest, no myślę, że mamy dużo wspólnego jako społeczeństwa, jako społeczności, być może nawet więcej niż nam się wydaje z tym społeczeństwem amerykańskim, które jest właśnie bardziej w tych Stanach, które są bardziej po stronie konserwatywnej. O czym chciałam powiedzieć, ponieważ ja staram się gdzieś śledzić media społecznościowe i to, jak one się zmieniają, jak one się rozwijają. Pamiętam, że w mojej pierwszej książce też tak pod kątem literackim troszeczkę rozwijałam ten motyw Instagrama i tego, jak te reprezentacje instagramowe wpływają na naszą percepcję tego, jakie jest macierzyństwo, jakiego rodzaju kajdany społeczne to macierzyństwo w XXI wieku przybiera. Ale zauważyłam, wyrosły trochę moje dzieci i te media społecznościowe też zaczęły się zmieniać. Zaczęłam się zastanawiać nad pewną zmianą formatu, która tutaj zachodzi, ponieważ mimo wszystko Instagram przestaje być aż tak modny obecnie, jak serwis TikTok, chiński serwis internetowy i społecznościowy, ponieważ nawet tak wielkie media jak Facebook, jak YouTube czy Instagram, one uruchomiły bardzo podobny sposób prezentacji treści, który wywodzi się z TikToka. To są, mamy TikToki, to się nazywa TikTokem, są to wideo, które są zapętlone, które można przerzucać i one w takiej repetycji lecą, krótkie, od kilkunastu sekund do minuty, do dwóch minut. W Instagramie one się nazywają Reelsy, na YouTube nazywają się Shorty, rolki chyba na Instagramie. W każdym razie to jest medium, które kompletnie zmienia charakter tego kuratorowanego kadru, który wcześniej pojawiał się na Instagramie, który swoją drogą przypominał troszeczkę i być może aspirował do takich obrazów, przypominających edytoriale z jakichś magazynów jeszcze sprzed 10-20 lat związanych z lifestylem, z właśnie takim idealnym życiem, jakieś takie sesje zdjęciowe gwiazd i to takie paracelebryckie ustawianie rodziny w bardzo, bardzo ikoniczny sposób, bo to są 21-wieczne ikony, można tak powiedzieć, ale mimo wszystko jest to zakorzenione, staje się to powoli dosyć archaiczne ze względu na to, że to medium się zmienia. I w związku z tym, że ta rolka i ten TikTok staje się dominującą formą prezentowania treści, zmienia się też charakter osób, które te treści prezentują. I to można też zauważyć, kiedy zaczynamy porównywać matki TikTokowe i matki Instagramowe. Przede wszystkim jest różnica pokoleniowa. Matki Instagramowe często to są osoby z tak zwanego pokolenia millennialsów, czyli urodzone między 80 a 90 rokiem. Użytkowniczki TikToka to są osoby troszkę młodsze, i które można już zaliczyć do tej tak zwanej generacji Z, która wychowywała się już absolutnie od urodzenia wśród internetu, wśród mediów, rozwijających się mediów społecznościowych i trochę nie wyobrażała sobie bez tego świata. Na Instagramie mam do czynienia z perfekcją, i z kadrem, z takim still life, z takim życiem, które zostało uwięzione w kadrze i ten kadr został jakby ustawiony, wyreżyserowany. Ewentualnie czasami na Instagramie pojawiały się takie marginalia, które pokazywały troszeczkę ten realny odcień macierzyństwa. W tym przypadku TikToka te marginalia wychodzą na pierwszy plan.
I wiąże się to zarówno z charakterem medium, które jest ruchome, które jest efemeryczne i które jest też pewnego rodzaju repetycją. A proszę zwrócić uwagę, czym jest wczesne macierzyństwo? To jest życie w repetycji, to jest życie w takim powtarzalnym schemacie karmienia, bardzo ograniczającym, na przykład dotychczasowe sposoby na realizację swojej codzienności. Kiedy pojawia się dziecko, nagle zaczynamy się ograniczać do bardzo, bardzo wąskiego świata i ta repetycja staje się słowem kluczem do bycia w tym macierzyństwie. Więc ta repetycja TikTokowa bardzo przysłuża się opowieści o tym, jakie to macierzyństwo jest, bo jak się to puści na pętli, to tak naprawdę tak to wygląda. Instagramowa doskonałość kadru przypomina właśnie te edytoriale z gazet, a w TikToku, jako że jest to bardzo ruchome, ta jednorazowość, mimo że tak jak w przypadku Snapchata, te treści nie znikają, ale zostają gdzieś, powiedzmy, w przestrzeni sieci, ale mimo wszystko one mają pewien jednorazowy charakter. Instagram pokazuje aspiracje i pokazuje pewnego rodzaju model i pewien ideał. I bardzo często kształtując ten ideał, odwołuje się do pewnych bardzo, bardzo tradycyjnych, powiedzmy, patriarchalnych, konserwatywnych wzorców. Bo to jakby ten świat ideału, jakbyś temu głębiej przyjrzeć też z takiej perspektywy kulturoznawczej, to jest ten świat konserwatywny. Bo w świecie konserwatywnym, w którym funkcjonujemy jako osoby przyporządkowane pewnym wzorcom, to w ogóle to pojęcie ideału jest wartościowe, stanowi wartość. A w przypadku osób, które żyją, urodziły się już w takim stanie tego społecznego rozproszenia, gdzie pojęcie ideału jest bardzo względne i troszeczkę się od tego odżegnują, mamy do czynienia z zupełnie innym. To jest takie kształtowanie, gdyby odśrodkowe, troszeczkę tego wzoru, który się realizuje. Na Instagramie mamy cały czas te ikony, mamy te wizerunki świętej rodziny. Na TikToku mamy tak zwanych zwykłych ludzi, którzy i te mamy, i tatusiowie, i rodziny, i modele rodzin. Ja widziałam bardzo dużo na przykład rodzin nieheteronormatywnych, tatusiów, którzy się tam pojawiali, którzy wychowują dzieci jako rodzice zastępczy. To też mi się taki profil bardzo popularny wyświetlił. I tak jak Instagram jest, na Instagramie, rodzina instagramowa to rodzina Kardashian, tak rodzina TikTokowa, to są bardziej Simpsonowie albo bohaterowie takiego serialu animowanego Family Guy. Jest to bardzo ciekawe do obserwacji, bo przede wszystkim matki TikTokowe też nie ograniczają wyłącznie swojej roli, tej roli macierzyńskiej. I taka jest też bardzo duża różnica. One opowiadają o swojej kobiecości, o swoim życiu seksualnym. Opowiadają o tym, że na przykład prowadzą też jakieś życie towarzyskie, albo że brakuje im tego życia towarzyskiego, albo że te dzieci jednak w jakiś sposób doprowadzają je do obłędu przez tą repetycję i marudzenie. I jest tam dużo więcej takich nawiązań do takich sytuacji, z których codziennie się stykamy. I one szukają też połączenia z użytkownikiem poprzez te codzienne sytuacje, nie przez aspiracje, tylko przez zbudowanie jakiegoś takiego pomostu emocjonalnego, że my się poczujemy, o kurczę, dzisiaj się tak czułam, jak byłam rano wkurzona, kiedy dzieci szykowałam do szkoły i myślałam po prostu, że za chwilę zwariuję. I to są takie treści, w których oczywiście dużo łatwiej nawiązać pewną emocjonalną zależność. Znacznie trudniej jest wyodrębnić jeden wzorzec, do którego te kobiety się odwołują, kobiety i też rodziny. Oczywiście TikTok ma swoje, że tak powiem, ograniczenia, ponieważ jest to również medium, z którego korzystają reklamodawcy, podobnie jak w przypadku Instagrama, bo też tego jakby aspektu trudno odmówić, jakby i też warto o nim rozmawiać. Instagram stał się platformą reklamową, w której te matki, influencerki po prostu zakładają działalności gospodarcze, ponieważ reklamują produkty, które ci, przecież są całe agencje marketingowe, które współpracują z influencerami, z osobami, które prowadzą kanały na YouTubie, z kanały na Instagramie, kanały na TikToku. Troszeczkę będzie inaczej wyglądać reklama, taki produkt placement w przypadku konta na Instagramie, troszeczkę inaczej na TikToku. I to jest ciekawe, na przykład reklamodawcy i takie agencje marketingowe, które zajmują się zarządzaniem, współpracą z influencerami z TikToka, oni na przykład mają pewne rekomendacje, czyli pokazanie pewnej treści, która jest w postaci takiego efemerycznego wideo, bo tam nie ma stałego kadru, z tym samym ten produkt musi wyróżniać. Więc jest zalecenie, żeby zarówno rodzice, dzieci, jak i wnętrza były w stonowanych kolorach, bo ten produkt, który jest reklamowany, będzie bardziej się wyróżniał. Też w związku, ma to związek z
medium. No i mimo wszystko osoby, które publikują treści na TikToku są zależne, zwłaszcza osoby, które gdzieś to sprofesjonalizowały i zaczęły funkcjonować jako właśnie przedsiębiorcy, którzy korzystają ze swojej platformy porozumienia się z użytkownikami jako platformy reklamowej, też są niestety zależni od tych reklamodawców. W każdym razie wydaje mi się, że to jest ciekawy przyczynek do tego, żeby obserwować te zmiany i żeby obserwować też model macierzyństwa, który bardzo, bardzo się zmienia. I wydaje mi się, że ta podstawowa linia różnicująca to, wydaje mi się, że to przebiega też na wielu płaszczyznach społecznych i w przypadku wielu grup społecznych. Tak jak się mówi o tym, w jaki sposób osoby z tak zwanej generacji Z wchodzą w rynek pracy, jakie są ich wymagania, jakie są ich oczekiwania i na przykład na co są w stanie się zgodzić, gdzie postawić granice. To nie jest dążenie do tego modelu idealnego pracownika, w jakim na przykład ja zaczynałam stawiałam swoje pierwsze kroki na rynku pracy. Bardzo podobnie z macierzyństwem. I sądzę, że bardzo, bardzo mnie zainteresowało właśnie ten aspekt konserwatywności, ponieważ ja też to już kilka lat temu zauważałam i że właśnie ta ikoniczność rzeczywiście, może nie w aspekcie socjologicznym, bo nie jestem socjolożką, ale bardziej też przyglądam się kulturze i w jaki sposób te wizerunki, w ogóle samo założenie ideału i pewnej ikony, ono jest w swojej istocie bardzo, bardzo konserwatywne i być może przynależy ono już do porządku, który powoli schodzi na drugi plan. Dobrze, po mojej wyczerpującej wypowiedzi podziękuję i oddam głos pani prowadzącej, bo już nie chcę jakby za długo tutaj tej dyskusji dominować. Dotarliśmy do momentu, kiedy rozmawiamy o ideałach i rynku pracy i o tym, jakie są wzorce i sposoby postrzegania kobiet w tych obu obszarach i wydaje mi się, że to jest idealny moment właśnie, żeby zapytać Ciebie, Justyna, o zdanie i o opinię o tym badaniu i pod kątem takim merytorycznym samego wyboru tematu, ale też metodologicznym, bo wydaje mi się, że temu też możemy poświęcić trochę uwagi, bo sposoby przeprowadzania takich badań z pewnością są w centrum uwagi tych, którzy nas słuchają, czyli studentów szukających swoich pomysłów na prace doktorskie, magisterskie czy licencjackie. Justyna, oddaję Ci głos. Po takim antre o ideałach to trudno jest zacząć, ale pozwólcie Państwo, że podzielę się tylko trzema krótkimi refleksjami na temat badania Małgosi. Ja już słyszałam to badanie wcześniej, rozmawiałyśmy w radiu w efekcie sieci właśnie o wynikach Małgosi i badania. Fascynujące to jest dla mnie jako matki, dla mnie jako kobiety, dla mnie jako badaczki świata cyfrowego, ale też kilka lat temu badałam tak zwane macierzyństwo cyfrowe, jeżeli można wyobrazić sobie coś takiego jak digital motherhood, matki realne, analogowe wiedzą dobrze, że trudno jest wyobrazić sobie takie zjawisko w samej sieci, natomiast chodziło o uzupełnienie tego analogowego macierzyństwa, o macierzyństwo zapośredniczone przez nowe technologie cyfrowe, ale nie o tym teraz. Zaczęłabym od tego po pierwsze, że Małgosia, jestem Ci ogromnie wdzięczna za to, że takie badania prowadzisz i że możemy o tym rozmawiać. Co prawda grono jest wielce sfeminizowane, ale nie w 100%, co bardzo mnie cieszy i panom serdecznie dziękuję za obecność, bo zazwyczaj takie wątki są poruszane w tylko feministycznych i sfeminizowanych gronach, co myślę, że jest dużą szkodą i stratą dla wątków naukowych. A Małgosi dziękuję przede wszystkim za to, że przyglądamy się zagadnieniom, które, jak powiedziała sama prelegentka, są elementem gorącej debaty publicznej. W sposób metodologiczny, w sposób naukowy sięgamy do argumentów empirycznych, a nie do argumentów ad personam czy argumentów związanych z naszymi osobistymi opiniami. Więc ja tutaj może nie tyle opiniami będę się dzielić, co raczej jakąś refleksją na poziomie, myślę, bardziej socjologicznym może niż moim prywatnym. Ale rozmawiamy naukowo i to już jest bardzo duży plus, że rozmawiamy o dyskursie macierzyńskim czy związanym z rodzicielstwem, abstrahując trochę od naszych osobistych poglądów i doświadczeń. Dwa wątki takie już może na poziomie bardziej merytorycznym chciałam tylko podnieść. Po pierwsze, to co pokazałaś, Małgosia, to jest fascynujący też przejaw innego zjawiska. Z jednej strony mówimy o tym displaying families, czyli o pokazywaniu, o robieniu rodziny, ale też i pokazywaniu rodziny. A to, co wynika z tego pokazywania rodziny, to jest pewna profesjonalizacja rodziny. Jak ja przyglądałam się temu cyfrowemu macierzyństwu, to ono właśnie było tak, jak Małgosia powiedziała. Ono było absolutnie perfekcyjne, na każdym poziomie ono było idealne. I wtedy uderzyło mnie to, że to macierzyństwo dzisiaj, AD 2000,
15-17, bo w tych latach mniej więcej przyglądałam się temu czarowi macierzyństwa cyfrowego, ono było absolutnie sprofesjonalizowane. I rola, naturalna rola matki, rola wejścia w bliski kontakt ze swoim dzieckiem, czy to ojca, czy matki, ale coś naturalnego, co sprawia, że gatunek ludzki przetrwał przez tyle wieków i przez tyle tysiącleci, została sprofesjonalizowana. To znaczy okazuje się, że kanały transmisji wiedzy przestały być naturalne z matki na córkę, z babci na wnuczkę, tylko zaczęto zapośredniczać ten przekaz wiedzy przez rozmaite nowe technologie cyfrowe, fora, czaty, Instagramy, TikToki. Ja już w te nowe media nie wchodzę bezpośrednio, bo za moich czasów macierzyńskich i wczesnego macierzyństwa tego nie było. Natomiast wtedy wchodziły aplikacje i wtedy zaczynaliśmy przyglądać się takim kanałom transmisji, które pomijały naturalne przekazywanie wiedzy w ramach rodziny jako tej najmniejszej komórki społecznej. Do roli macierzyńskiej trzeba się było przygotować, żeby móc ją realizować w sposób należyty, co w ogóle wydaje się absurdalnym wątkiem, bo jeżeli myślimy o najbardziej naturalnej roli kobiety, takiej w sensie biologicznej naturalnej, oczywiście absolutnie tutaj nie imputuję, że każda kobieta musi w tę rolę wejść, ale jest to biologicznie naturalna nasza rola, a tymczasem okazywało się, że ona wymaga profesjonalnego przygotowania, obczytania się w poradnikach, przygotowania się no właśnie jak do kolejnego projektu. Elizabeth Badinter mówiła o projekcie macierzyństwo i miałam wrażenie, oglądając właśnie ten obszar Digital Motherhood, że wchodzimy w sferę projektowania macierzyństwa. Już pomijam fakt, że projektowania w trajektorii biograficznej, kiedy ono ma nastąpić, żeby to było adekwatne do naszych celów zawodowych czy też życia osobistego. Natomiast no, ten projekt macierzyństwo wymagał tak wiele zaangażowania i przygotowania, podjęcia czynności jakichś fizycznych, podjęcia ćwiczeń fizycznych przed porodem, żeby to było możliwe, odpowiedzialnej diety, oczywiście odstawienia używek i przygotowania się nawet do poczęcia dziecka, co wydawało mi się naprawdę wywrotowym ujęciem czegoś, co było kiedyś absolutnie prymarne i naturalne. I myślę, że ta profesjonalizacja macierzyństwa też gdzieś tam przedziera się przez te wątki, o których powiedziała Małgosia, te statyczne ujęcia takiej absolutnie doskonałej rodziny, która potrafi być rodziną, to jest coś, co wydaje mi się smutne z perspektywy już takiego doświadczania takich obrazów, bo jeżeli my musimy umieć i potrafić i mieć kompetencje, mówiąc już takim językiem technokratycznym, żeby zostać rodzicami, mamą czy tatą, to jest to świat, który nie wiem, czy jest tak bardzo idealny, czy właśnie tutaj kategoria ideałów jest nam potrzebna, bo to, co to przedziera przez te zdjęcia 1724 przeselekcjonowane przez Małgosię zdjęcia, to, że macierzyństwo, czy też to pokazywanie, robienie rodziny wymaga ogromnego wysiłku. Łóżko niepościelone, które jest synonimem bałaganu, to pozwolą Państwo, że ja nie pokażę, jak wygląda mój dom w tym momencie, bo nie jest przygotowany do prezentowania rodziny i prezentowania macierzyństwa. Natomiast coś, co jest dla nas naturalne i codzienne, zostaje przekonstruowane w coś, co jest jakimś ciężarem i obciążeniem i my staramy się oczywiście pokazywać ten wizerunek wyidealizowany, bo temu też służą nowe media, żeby jakoś tam się prezentować. Natomiast to, w jakie jakby kręgi też kontroli społecznej i takiej opresji zostaje zaklęte macierzyństwo dzięki tym nowym mediom, które popularyzują taki wizerunek, to jest zupełnie inna kwestia. I właśnie to projektowanie macierzyństwa, w sensie planowania, ale w sensie też realizowania takiego właśnie intersubiektywnego sprawdzania z kartką, czy wszystkie punkty mojego bycia matką zostały zrealizowane, to jest smutna codzienność takiego obrazu, bo oczywiście nie mówimy o rzeczywistości, ale mówimy o pewnym obrazie, który jest projektowany, który jest pokazywany i popularyzowany w takich mediach. Więc to byłoby coś, co mnie się łączyło, Małgosia, z badaniami, które właśnie prowadziłam tam kilka lat temu i myślałam, że to może będzie jakaś taka jaskółka zmiany. I przejdę do tego ostatniego punktu, bo też chcę zostawić przestrzeń, żebyście Państwo zadawali pytania, żebyśmy podyskutowali, a nie tylko dzielili się własnymi refleksjami. Jak myślę o tym archetypie Matki Polki, o którym powiedziałaś i o tej, można powiedzieć, nie wiem, wtórnej retradycjonalizacji roli macierzyństwa, czy roli w ogóle matki w społeczeństwie, czy też wizerunków roli matki, bo de facto o tym mówimy, to jestem zaskoczona, że w świecie nowych technologii, które miały być taką obietnicą demokratyzacji ról społecznych, pewnego wyzwolenia się z takich właśnie stereotypów i wzorców, które gdzieś nam ciążyły, przecież uwierały, bo mówimy w tym dyskursie związanym z rolami rodzinnymi, rodzicielskimi, macierzyńskimi, o pewnym uwieraniu i to uwiera i jedną, i drugą stronę, i trzecią, i czwartą stronę. I właściwie rekonstruujemy te role dzisiaj na nowo, żeby one uwierały mniej. A tymczasem w takiej przestrzeni, która wydaje się być swobodna, wolna i demokratyczna, taka właśnie nieopresyjna, taka właśnie gdzieś wyzwolona z takich okowów, tych tradycyjnych ról i tego ciężaru, który niesiemy międzypokoleniowego, wybieramy ten model. To znaczy dla mnie to jest niesamowite, że w tych konstruktach, które oglądamy, jest
tak silnie obecny, tak silnie zinternalizowany ten archetyp Matki Polki. I można zadawać sobie pytania, no dlaczego tak jest? Znaczy właściwie to jest pytanie otwarte, ja na nie nie znam odpowiedzi, może Państwo dopomogą i Państwo mają jakieś lepsze tropy i intuicje niż ja, ale czy to jest tęsknota za czymś, czego nie mamy? Czy w tej baumanowskiej płynnej nowoczesności straciliśmy gdzieś te sztywne konstrukty i bardzo tęsknimy za tym, co jest takie bezpieczne, pewne, przewidywalne i daje nam ten kościec wartości? To też pewnie zgadzałoby się z obserwacjami i to, co powiedziała pani Natalia o takim zwrocie ku tradycyjnym, patriarchalnym, takim wielce tradycyjnym wzorcom i modelom, którym dzisiaj hołduje Europa i Europa Zachodnia też wraca do takich właśnie korzeni. Może to jest element właśnie tęsknoty w takim świecie, w którym już nie mamy nic stałego i nic, nic na zawsze. Bauman mówił, że wszystko, co dzisiaj jest ważne, jutro przestanie być ważne i wyląduje na śmietniku. Więc może to jest nasza tęsknota za tym, żeby ta rodzina tak właśnie wyglądała, żeby była sponsorowana przez firmy produkujące 4 takie same swetry na tle choinki. I może to jest właśnie taki sentyment, który się w nas gdzieś tam przejawia. Może to jest potrzeba właśnie odgrywania takiej rodziny, jakiej się od nas oczekuje, czyli de facto jest to rozgrywanie pomiędzy tym, jaką rolę powinnam odgrywać, a jaką tak naprawdę odgrywam, ale w związku z tym, że ta opresja społeczeństwa jest tak silnie idąca, no to wchodzę w tę rolę, która jest ode mnie oczekiwana i właśnie Instagram niech będzie tą przestrzenią, gdzie ja będę realizować cudze oczekiwania wobec mojej osoby, czy też mojej rodziny. A może to jest po prostu chwyt marketingowy, o tym mówiła pani Natalia również, że przecież Instagram to jest źródło biznesu i zarobku dla wielu matek. Tu na marginesie tylko Państwu wspomnę, że UOKiK ostatnio po raz pierwszy zaczął pochylać się nad sprawami sądowymi związanymi z uregulowaniem pracy influencerów, bo do tej pory praca influencerów nie jest nijak uregulowana i posty sponsorowane na Instagramie umykają jakimkolwiek regulacjom prawnym i właściwie nie ma żadnej możliwości weryfikacji tego, czy te posty są sponsorowane, a podatki od tych postów są uiszczane, bo jest to działalność przecież zarobkowa. Więc pierwsze pozwy do UOKiK-u, gdzieś tam UOKiK tutaj rozwiązuje te spory związane z opodatkowaniem influencerów, więc doczekamy takich czasów, że ta praca będzie regulowana. Być może. No natomiast może to jest po prostu przejaw jakiejś marketingowej niszy, to znaczy wyczuwamy przestrzeń, gdzie możemy sprzedać taką właśnie lukrowaną rodzinę statyczną w tych swetrach na tle choinki, taką właśnie świętą rodzinę, jak powiedziałaś Małgosia, i to jest po prostu biznes. Ja nie wiem, jaka odpowiedź jest na to pytanie i właściwie bardzo bym chciała jej poszukać z Państwem albo gdzieś w jakiejś literaturze. Zrobiłam screen i zrzut ekranu, tak jak Małgosia poleciła, więc doczytam to, czego nie doczytałam, ale zastanawiam się właśnie nad tym silnym archetypem Matki Polki, nad tą retradycjonalizacją, taką wtórną, kiedy możemy wybrać zupełnie dowolny model, a my wybieramy właśnie ten, z którym, no powiem już bardzo wprost, ale to nie chcę, żeby wybrzmiało może za mocno, ale z którym walczymy od tylu lat, od tylu dekad walczymy, próbujemy wyjść poza taki schemat 2+2, a tymczasem, kiedy możemy wybrać prawie zupełnie dowolnie, wybieramy właśnie to. I to jest jakiś mechanizm psychologiczny, który pewnie przyświeca naszym wyborom tego, co znajome, powrotom do tego, co oswojone i nawet jeśli trochę opresyjne i trochę niewygodne, to jednak te buty już znamy i są nam bliskie, więc być może dlatego odgrywamy taką, a nie inną rolę. Zastanawiające, ogromnie zastanawiające i wtedy, kiedy tych 7 lat temu badałam ten digital motherhood, czyli bardzo cyfrowe, niedotykające nas osobiście macierzyństwo, to wydawało mi się, że to pójdzie w zupełnie inną stronę. Dziś, to Małgosia, to też nie jest badanie z tego roku, oczywiście sprzed 2 lat, jeżeli dobrze pamiętam, czy 3, no, ale to i tak jest znak naszych czasów, że to jednak poszło w tę stronę, co jest pewnym zaskoczeniem i profesor Sikorska tutaj obecna, jeśli dobrze widzę, wśród naszych uczestników, przecież pisała o tym w swoich książkach wielokrotnie, o tych nowych matkach, nowych ojcach i o tym, co się dzieje, w którą stronę to pójdzie, a właśnie poszło tak jakby krok do tyłu, a może to zatoczyło koło. No, to jest takie filozoficzne pytanie i tutaj nie będę grzęzła, już pozwolą Państwo w te refleksje filozoficzne, czy to jest na nowo, czy odtwarzane, czy przetwarzane. I ostatni zupełnie wątek, który też wpadł mi w ucho, jak Małgosia o tym opowiadała, to ci nieobecni ojcowie. O tym też Małgosia Sikorska pisała, ukłon dla autorek. O tych nieobecnych ojcach, którzy wracają być może, ale których nie ma. 3% zdjęć, jeżeli pamiętam, Małgosia, dobrze twoje dane, obejmowało tatusiów w tych rodzinnych fotografiach, tatusiów zaangażowanych. Wiemy, że ojcowie biorą około 3000 urlopów ojcowskich rocznie, chociaż akurat w tym momencie jesteśmy na etapie legislacyjnym nowych zapisów w kodeksie pracy i od sierpnia, zgodnie z dyrektywą Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, wejdą nowe dyrektywy na temat work-life balance, gdzie tatusiowie zostaną niejako zmuszeni do tego, żeby zdecydować, czy biorą 9 tygodni urlopu rodzicielskiego, a jeśli nie, to ten urlop przepadnie. Więc być może
właśnie takie zmiany legislacyjne, czy takie zmiany w porządku prawnym, które zachęcą ojców do włączenia się. W kolejnych twoich turach badania, Małgosia, jak do tego wrócisz, pokażą, że ci ojcowie będą bardziej obecni, bo tych 9 tygodni to będzie dla nich cenny czas, który mogą spędzić z dzieckiem. I może troszeczkę popokazywać tę rodzinę, poodgrywać ją, nie tylko porobić, ale też popokazywać, że są aktywnymi ojcami. Tu postawię kropkę, ale właściwie pozostawiłam, myślę, kilka znaków zapytania, bo ja nie znam odpowiedzi na te pytania i na te wątki, które mnie zafascynowały w Małgosi prezentacji. I jeśli będzie przestrzeń i Państwo się zechcą podzielić swoimi refleksjami, to może sami, to może Wy odpowiecie mi na to pytanie, dlaczego matka Polka wróciła po tylu latach no właściwie takiego zderzania się czy wychodzenia poza takie ramy. Dziś wybieramy je ponownie. Tu postawię kropkę, bo wiem, że mamy krucho z czasem, a wiele głosów jeszcze ciekawych dyskusji się na pewno pojawi. Super, Justyna, wielkie dzięki za ten komentarz, ale on rzeczywiście sprawia, że nasza dyskusja staje się coraz bardziej skomplikowana, bo tych wątków, które pojawiają się przy okazji tematu instamatek, jest bardzo, bardzo dużo. I ja chciałam się Was wszystkie w zasadzie, ale może zacznę od Gosi zapytać, o to, co mówią te obrazy instamatek, ten taki konserwatywny obraz macierzyństwa, co to mówi o naszym społeczeństwie? Bo poza tym, że jest konserwatywne, to jest jedna kwestia i do tej konkluzji już doszłyśmy. Natomiast czy nie mówi właśnie, że my jesteśmy takim społeczeństwem aspirującym, że chcielibyśmy być lepsi niż jesteśmy, posiadać więcej niż posiadamy, wiedzieć więcej niż wiemy? I czy to nie jest tak, że stawiając sobie tak wysokie wymagania w rzeczywistości, szczególnie my kobiety, które żonglujemy tak wieloma różnymi rolami, podcinamy gałąź, na której siedzimy? I o to chciałam zapytać Gosię, panią Natalię i Justynę. Ja myślę, że to nie jest tylko kwestia tego, że my jesteśmy konserwatywnym społeczeństwem, to znaczy na pewno jesteśmy, natomiast myślę, że to też jest troszeczkę związane z pewnymi aspiracjami na pewno, ale też być może z tym, że my nie mamy jeszcze odwagi sprzeciwić się tym wzorcom. To znaczy jesteśmy gdzieś zawieszeni pomiędzy tą nowoczesnością a tą tradycyjnością i z jednej strony deklarujemy pewien bardziej partnerski podział obowiązków, deklarujemy właśnie to, że chcielibyśmy mieć bardziej partnerskie i bardziej równościowe normy dotyczące rodzicielstwa, a z drugiej strony demonstrujemy coś zupełnie innego, no bo właśnie boimy się trochę tej reakcji społeczeństwa i tej podejrzliwości związanej z tym, że to właśnie my będziemy tymi, którzy się sprzeciwią. Więc myślę, że tak, że na pewno jest to do pewnego stopnia jakaś kwestia aspiracyjności. Też to zarówno to, co ty, Justyna, powiedziałaś, jak i pani Natalia o tym wspomina, i pani Natalia też wiem, że pisała o tym, ten zwrot w kierunku tej tradycyjności, ten projekt rodzicielstwa, który nakłada mnóstwo wymagań, mnóstwo, trzeba go zrealizować perfekcyjnie i w odniesieniu do pewnych dyskursów eksperckich, intensywne macierzyństwo, różne dyskursy związane z karmieniem piersią, tak, z takim powrotem też do pewnych naturalnych praktyk, które również są bardzo silnie gdzieś uklasowione, tak, to znaczy po prostu nie każdego stać na to, żeby sobie na taki model rodzicielstwa pozwolić ze względu na to, jak czasochłonne ono jest. Pani Natalia? Oczywiście. To znaczy, z takiej, ja mogę się powiedzieć bardziej z takiej perspektywy psychologicznej i takich mechanizmów, które popychają, bo kiedy pisałam drugą powieść i przygotowywałam się do niej, też próbowałam sobie jakiś teoretyczny i taki, że tak powiem, dziennikarski background w tym kierunku poczynić. I postawiam sobie takie pytanie, na przykład dlaczego kobiety skupiają się w takich konserwatywnych społecznościach, nowoczesne kobiety w XXI wieku i zaczęłam się przyglądać tym społecznościom, nawet włączyłam się i zaczęłam korespondować z takimi osobami, poznałam je osobiście, wzięłam udział w konferencji, ona się nazywała Konferencja Kobieta Urzekająca, która była czymś pomiędzy takim spotkaniem modlitewnym, biznesowym, jednocześnie takim networkingowym dla matek, które wybierają taki model
życia właśnie silnie związanego z wiarą chrześcijańską, ale równocześnie jakby prezentują się jak nowoczesne kobiety, które są właśnie ubrane, są zainteresowane lifestylem, są zainteresowane prowadzeniem własnego biznesu. I co mnie uderzyło i też z tych rozmów, to jakby ten zwrot w stronę konserwatyzmu, myślę, że to też jest taki mechanizm, to jest poszukiwanie poczucia bezpieczeństwa i poszukiwanie społeczności, w której się funkcjonuje, bo której się funkcjonuje i która też daje pewnego rodzaju podparcie i rusztowanie. Bo z czym się zmagają młodzi rodzice w takiej, i szczególnie młode matki w takiej rodzinie nuklearnej, to jest osamotnienie, zwłaszcza matki, które żyją w oderwaniu od swojej rodziny pochodzenia. Zresztą z tą rodziną pochodzenia też na różny sposób się, że tak powiem, komunikujemy. Niekoniecznie mamy zaufanie do naszych własnych rodziców na tyle duże, ponieważ na przykład wypróbujemy nowe strategie rodzicielskie, zupełnie inne i zupełnie różniące się od tego, w jaki sposób sami byliśmy i byłyśmy wychowywane. Więc tam też często dochodzi do konfliktu i to rozłączenie z tą rodziną pochodzenia bywa albo wymuszone odległością, albo wymuszone pewnego rodzaju, zostaje nam takie osamotnienie, tak? Możemy szukać tej społeczności na Instagramie, możemy szukać tej społeczności na placu zabaw, możemy szukać tej społeczności, nie wiem, na grupach facebookowych, albo na forach, albo na grupach dyskusyjnych, możemy szukać tej społeczności na przykład w takich że tak powiem, organizacjach, które zrzeszają ludzi o podobnych i kobiety o podobnych wartościach, ale jakby tęsknienie, tęsknota i pragnienie jest bardzo zbliżone, niezależnie od tego, jakie poglądy wyznajemy. I to poczucie bezpieczeństwa i to poszukiwanie wydaje mi się, że przekłada się na wiele, wiele aspektów tego, czym w 2022 roku zajmujemy się, przyglądając się tym przemianom społecznym. Ostatnie lata pokazały nam, jak bardzo to poczucie bezpieczeństwa potrafi być dosłownie z tygodnia na tydzień zachwiane. Ciężko jest planować przyszłość, czy pokazywać na przykład naszym dzieciom, temu kolejnemu pokoleniu, to, że słuchaj, możesz marzyć tak, jak ja marzyłam i możesz planować swoją przyszłość zupełnie bez problemu, ponieważ my nie wiemy, czy ta przyszłość w ogóle będzie, prawda? Spójrzmy na to, co się dzieje. I to poszukiwanie poczucia bezpieczeństwa w obliczu takich wydarzeń, których wcześniej mogliśmy się obawiać, a tak naprawdę doświadczyliśmy ich teraz, ono moim zdaniem może się wzmagać i będziemy widzieć to również w modelach macierzyństwa, w jakimś takim być może sposobie na zacieśnianie tych więzi w obrębie małych społeczności, które na przykład wspierają rodzinę. W związku z tym na przykład oczekiwanie wspierania rodziny będzie wysuwane bardziej w stronę społeczności, mniej na przykład w stronę państwa i w stronę instytucji. I to jest bardzo ciekawe, jak te społeczności w podobny sposób one się kształtują właśnie w środowiskach, które potrafią radykalnie różnić się poglądami. W środowiskach na przykład osób zajmujących się animacją społeczną, którą ja też się swego czasu zajmowałam i takim wolontariatem, powstają kluby mam, lokalne kluby mam w jakichś takich niedużych miejscowościach. I to są osoby, które na przykład są związane właśnie z byciem aktywistą, są związane z różnymi NGO-sami, bardzo często są na przykład o poglądach lewicowych, o poglądach takich mocno społecznikowskich. Podobne kluby mam powstają na plebaniach i to są kobiety, które spotykają się tam w podobnym celu. Ja jakby z racji też prowadzenia pewnego projektu kilka lat temu odwiedziłam chyba wszystkie tego rodzaju kluby w Warszawie i naprawdę one są w najróżniejszych miejscach i wydaje mi się, że zapotrzebowanie na tego rodzaju może nie usługi, ale na formowanie się takich środowisk ono może być w pewnym sensie odpowiedzią i troszeczkę idącą w kontrze do tego, czym jest ten zwrot w stronę tego, co już znamy, bo to, co znamy, to poczucie bezpieczeństwa nam przywraca. Bo już tak naprawdę, no wiemy, że ten schemat się już trochę jakby wytarł i mamy mu bardzo dużo do zarzucenia. I wydaje mi się, że też osoby, które przyjęły sobie ten schemat bycia idealną matką, bycia idealną kobietą, która się realizuje i świetnie te dzieci i bliskościowo jeszcze pracuje i jeszcze karmi piersią, jakby w pewnym momencie to dochodzi do takiego momentu, że to już tego się nie da po prostu ciągnąć. Tam musi dojść do jakiegoś kryzysu i musi dojść do jakiegoś przeformułowania tej tożsamości i zwrócenia uwagi na to, co w ogóle w tym paradygmacie jest po prostu fałszywe i niemożliwe do zrealizowania. Więc sądzę, że
takie rzeczy mogą się jeszcze pojawiać oczywiście, te zwroty konserwatywne w różnej formie. Ja też z niecierpliwością i z ciekawością się takim zjawiskom przyglądam. Natomiast bardzo mnie interesuje zwrot w stronę społeczności, skupionych wokół różnych środowisk właśnie związanych z praktykami rodzicielskimi. Czy to na przykład są rodzice dzieci niepełnosprawnych, czy to są rodzice realizujący jakiś podobny model wychowania, czy to są rodzice na przykład realizujący projekt edukacji domowej, którzy też są bardzo ciekawą grupą, bo oni z różnych przyczyn podejmują taką nie inną decyzję wypisania dziecka ze szkoły systemowej, uczenia go w domu i poddawania go corocznym egzaminom klasyfikacyjnym, bo tam są osoby zarówno ze środowisk bardzo konserwatywnych, jak i osoby o ekstremalnie lewicowych poglądach. Wydaje mi się, że takie społeczności są bardzo, bardzo ciekawym tematem do przyglądania się również badawczego. Ja to przyglądam się w sposób taki bardziej, powiedzmy, który można przekuć w literaturę, prawda, i w szukanie takich tematów. Ale myślę, że też panie jako badaczki z pewnością takie rzeczy też zauważają. Dobrze, to już wpuszczam i przekazuję głos pani doktor Pokojskiej. Tak, bo tych tematów rzeczywiście, znaczy tu jest wiele tematów na styku różnych dziedzin, może w ten sposób, bo mamy i tematy socjologiczne, i tematy antropologiczne, i też takie psychologiczne, bo tak jak pani powiedziała, my dążymy do tego, że szukamy jakiejś społeczności, szukamy osób, które podobnie wychowują dzieci, podobnie spędzają dnie, mają podobne aspiracje, ale chyba przyglądając się tym perfekcyjnym profilom i porównując ich taką wyjątkowość i właśnie perfekcję, tak jak powiedziałam, ze swoim codziennym życiem, stajemy się coraz bardziej samotni. Nie masz wrażenia, że tak jest, Justyna? Jak porównuję te profile z moim prawdziwym życiem poza Instagramem, z którego nie korzystam notabene, to w ogóle wolałabym nie porównywać. Znaczy myślę, że pytanie jest też o to, czego my szukamy na Instagramie, bo jeżeli gramy w tę samą grę, wszyscy gramy w tę samą grę idealizowania, pokazywania, displaying perfect families, to jeżeli my gramy w tę grę, to może jesteśmy złaknieni też takich obrazków, wiedząc, że one są do pewnego stopnia fałszywe, nieprawdziwe, konstruowane i one są przygotowane po to, żeby zaspokoić naszą potrzebę zobaczenia takich obrazków. Jeśli pomyślimy o tym scrollowaniu Instagrama przed snem i oglądaniu ładnych obrazków albo brzydkich obrazków, to raczej poszukujemy ładnych obrazków. A jeśli to są te profile marketingowe, no to one siłą rzeczy będą oferować nam te ładne obrazki, ale to na takim poziomie użytkownika, bo pytanie właśnie, czego my potrzebujemy i czego szukamy i czy my naprawdę wierzymy w te profile, które tam oglądamy. Małgosia mówiła o tych influencerkach macierzyńskich, to znaczy to są te panie, które właśnie tym się zajmują. Nie zajmują się pracą zawodową, w sensie na tych profilach, prawda? One nie pokazują swojego prawdziwego życia, tylko perfekcyjne babyki i gospodarstwa domowe, dopieszczone, wycyzelowane dekoracje świąteczne, bo to jest ich aktywność. A może my właśnie oglądamy je dlatego, że chcemy to zobaczyć, bo sami tego nie mamy. I oczywiście, że jesteśmy samotni i pytanie o samotność sieci i Sherry Telko, która na TEDxie opowiadała o tym w sposób wspaniały, jak jesteśmy samotni w tłumie. Im więcej odbiorców, tym bardziej jesteśmy samotni jako nadawcy i odbiorcy tych komunikatów. No ale myślę, że ta tęsknota za taką społecznością lokalną, to o czym powiedziała pani Natalia, to też jest bardzo ciekawy wątek. Im bardziej nieudolne instytucje wsparcia zewnętrzne, mówiąc eufemistycznie, instytucje wsparcia, tym bardziej poszukujemy tego wsparcia w tych kręgach najbliższych. Społeczeństwo drugiego obiegu, które pozwalało społeczeństwu w PRL-u przetrwać czasy najtrudniejsze i w kryzysie ekonomicznym, tym co będzie, tym co był i tym co jeszcze prawdopodobnie wielokrotnie do nas wróci, to też jest naturalny mechanizm, że my szukamy w tych najbliższych siatkach jakby tego kapitału społecznego, tego wsparcia i poszukujemy poczucia przynależności. No w piramidzie Maslowa poczucie przynależności jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka, więc chcemy być częścią jakiejś grupy. I myślę, że jakbym znów wróciła do tego Baumana i do tego jakby no takiego takiej erozji tych konstruktów, które oczywiście to jest bardzo wygodne, że my te konstrukty zburzamy, że my możemy je sobie rekonstruować, ale pamiętajmy o tym, że taka swoboda i możliwość konstruowania czegoś na nowo jest przymiotem i taką cechą osób silnych, które mają uprzywilejowaną pozycję i mogą sobie konstruować. Jak mówimy w późnej nowoczesności o tym, że to za Giddensem, prawda, że człowiek ma urefleksyjniać swoje życie czy swoją trajektorię, czy ma w jakiś sposób poświęcić tę uwagę projektowaniu siebie, to jest znakomita możliwość, przestrzeń i swoboda dla tych, którzy są w stanie tę możliwość udźwignąć. Nic bardziej opresyjnego niż wybór. Giddens dalej mówił, nie ma wyboru, trzeba wybierać. I to trzeba wybierać jest okropnie opresyjne. I być może ta tęsknota za takim modelem, który jest uporządkowany,
pozwala nam trochę wymknąć się z tej konieczności wyboru, bo jeżeli ja już mam coś gotowego, to ja to po prostu wezmę. Nawet jeżeli będę dyskutować z tą formułą, bo być może nie do końca ona mi odpowiada, to jest wygodna, to ona pozbawia mnie tej konieczności nieustannego urefleksyjniania, wymyślania czegoś na nowo. Weźmy to koło, które już wymyśliliśmy i jakby odnieśmy się do niego i może Anusz mi się spodoba w takim konstrukcie. Nie zapominajmy też o księżniczkowej tęsknocie za właśnie takim życiem. To znaczy to też jest tak, że my oczywiście się wyzwalamy, emancypujemy i na potęgę dekonstruujemy deridiańską, prawda, rzeczywistość, która będzie teraz leżała i na łopatki rozłożona na części pierwsze. Natomiast w środku części kobiet, i to też pokazują badania, jest ta tęsknota księżniczkowa za takim właśnie życiem jak na Instagramie. Więc oglądamy te obrazki, trochę się identyfikujemy, trochę może tego nie mamy, trochę o tym marzymy. I ta gra, myślę, ta gra w te perfekcyjne obrazki, jeżeli mamy świadomość, że gramy w nią wszyscy, to też no, może być pewną formą zaspokojenia takiej luki, takiej niszy emocjonalnej, tego dogłaskania takiego właśnie, że życie tak może wyglądać. A może po prostu część z nas też nie chce udźwignąć takiego ciężaru konstruowania na nowo. Małgosia, myśmy rozmawiały w naszej audycji, też ja zadałam Ci wtedy pytanie o to, czy są te nieheteronormatywne rodziny, czy też te inne modele rodziny, no one są niedoreprezentowane i mówiłaś, że one się nie przebijają tam jeszcze w sposób taki znaczący. Próbujemy, no ale jednak to jest bardzo trudne i to jest ogromnie wymagające i nie wszyscy są w stanie udźwignąć taką wolność wyboru, czy też taką wolność konstruowania siebie. Dużo łatwiej i mniej kompetencji, i mniej odpowiedzialności, i mniej takiej siły własnej wymaga wejście w jakąś rolę i nawet odgrywanie jej na swój sposób, natomiast wejście w rolę, która jest przygotowana. I myślę, że może to wspieranie się takim właśnie kośćcem, to też kolejna hipoteza do tego, dlaczego wracamy do tego archetypu Matki Polki, również wątpliwa i też do zbadania, może mówić to, że pragniemy czegoś, co nam ułatwi wybór. Te nawyki, te takie znajome schematy działania, one odciążają naszą pamięć operacyjną, nasze codzienne decyzje, nasze codzienne dylematy. Steve Jobs, jak się ubierał rano, miał tylko czarne koszulki i tylko niebieskie dżinsy w szafie i nie musiał tego codziennego dylematu porannego przeżywać, w co się ubrać, prawda? On miał tylko to samo. I niektórzy lubią, inni nie lubią. Natomiast no, być może jest to jakieś odciążenie naszego procesora i naszego codziennego funkcjonowania, które i tak jest dosyć wymagające na różnych poziomach. I może przyjmując taką rolę, która jest trochę uwierająca, ale jednak znana, pozwalamy sobie na swobodę w innych obszarach i na to, żeby jednak te wnętrza były perfekcyjne, a ci, co konstruują swoje trajektorie biograficzne po swojemu, łóżka nie ścielą, bo już nie mają na to po prostu przestrzeni. Nie wiem, czy podcinamy gałąź, na której siedzimy. Myślę, że to też trudno generalizować. Małgosia badała pewną grupę reprezentatywną dla jakiejś grupy, ale z pewnością nie dla wszystkich i też nie aspirowała do tego, żeby powiedzieć o wszystkich Polkach, które można spotkać, a tym bardziej o Polkach, które spotykamy na Instagramie. Więc myślę, że to też jest na pewno spluralizowana jest ta sfera modeli rodzinnych i jedne z nich są takie, inne są całkowicie deridiańsko zdekonstruowane i też chwała im za to. I myślę, że cała przyjemność w byciu częścią społeczeństwa polega na tym, że ono jest zróżnicowane i ta homeostaza, która jest zachowana dzięki tym różnym elementom, to jest ciekawe, to jest fajne i to jest dla nas jako badaczek i badaczy też bardzo inspirujące poznawczo, żeby przyglądać się tym zmianom. Nieustająco zaskakuje mnie ten powrót taki sentymentalny, chociaż właściwie on już nie zaskakuje, bo już wiemy, że takie trendy się dzieją. Natomiast no myślę, że taka potrzeba bezpieczeństwa czy tej przynależności, o której powiedziała pani Natalia, to jest jakaś immanentna nasza potrzeba jako człowieka i czy ją tak czy inaczej będziemy realizować, czy oglądając miłe kotki na Instagramie przed snem, czy ładne rodziny, które chcielibyśmy mieć, to pewnie zaspokaja nam tę samą niszę. A czy oglądamy to na Instagramie, czy oglądaliśmy ładne obrazki właśnie w tych edytorialach, o których powiedziała pani Natalia, czy ładne seriale estetycznie przyjemne, takie, które zaspokajają nam tą potrzebę ciepła, no to chyba jest jedno i to samo, mówiąc bardzo wprost. Mechanizmy są te same, tylko środki, którymi możemy sobie te potrzeby zaspokajać, dzisiaj są trochę bardziej złożone. Już kończę tutaj. Super, Justyna, wielkie dzięki. Ja jeszcze na koniec chciałam Wam zadać dwa, a właściwie Gosi trzy pytania, a mianowicie, czy wiesz, jaka jest skala tego zjawiska instamatek na Instagramie? I chciałam Was też zapytać, ponieważ my jesteśmy takim formatem, seminarium, który jest przeznaczony dla osób szukających pomysłów na prace związane właśnie z cyfryzacją, prace doktorskie, magisterskie, licencjackie. Gdzie szukałybyście takich tematów i jakie pułapki mogą się pojawić w ramach tych analiz mediów społecznościowych? O jednej tutaj już wspomniałyśmy właśnie, to jest takie rozróżnienie pomiędzy tym, co jest marketingiem, a co jest rzeczywistością. Wydaje mi się, że to jest jedna z takich pułapek. Na jakie pułapki byście jeszcze wskazały? Czyli i tematy, i pułapki, a u Gosi jeszcze pytanie o skalę. Gosia?
Takie widzę to pytanie na czacie, zacznę od końca tego pytania. W moim badaniu mediana takiej wielkości populacji obserwatorek, obserwatorów to było około 50 tysięcy. Natomiast, tak jak mówiłam, te najpopularniejsze profile do mojej próby nie wpadły ze względu na to, że one już się hashtagami nie posługują, w związku z czym to też nie jest oczywiście reprezentatywne na całą jakąś populację instamatek. Powiem szczerze, że nie spotkałam się z badaniem, w którym zostałoby policzone, ile instamatek jest. Hashtagu instamatki użyto chyba dwa i tych pobocznych hashtagów około 2 milionów razy. Na przykład ja już nie ukrywam, że teraz się nie orientuję, jakie hashtagi są wśród użytkowników i użytkowniczek Instagrama popularne, ale pamiętam, że jakie to badanie robiłam, to takim popularnym hashtagiem było hashtag Polish Girl i to było często używane przez polskie instagramerki, no to ten hashtag był użyty około 60 milionów razy. Więc sugerowałoby to, że instamatki może nie są w mainstreamie Instagrama. Myślę, nie powiedziałabym, że to jest zjawisko niszowe, więc pewnie jest gdzieś pomiędzy. Natomiast z całą pewnością niszowym zjawiskiem nie jest sharenting, bo różne badania pokazują, że połowa rodziców umieszcza zdjęcia swoich dzieci w internecie, a co bardziej nieoptymistyczne badania, że nawet 98% rodziców zamieszcza zdjęcia swoich pociech w internecie, więc to zdecydowanie nie jest niszowe zjawisko, które gdzieś wymaga takiego namysłu, myślę, interdyscyplinarnego, gdyż jest poważne. Super, wielkie dzięki Pani Natalio. Chodzi o takie przestrzenie, które mogłyby zostać zbadane, tak. Temat badawczy. No ja myślę, że też powiedziałam już sporo i samej mi gdzieś po drodze się urodziło. Wydaje mi się, że badanie tych społeczności, być może zaczynające się od społeczności rodzicielskiej i różnych jej odmian, bo są społeczności, właśnie tak jak wspomniałam, bardzo ciekawą jest społecznością, też mam z nią najwięcej kontaktu z racji swojej pracy zawodowej, bo też pracuję z rodzinami, w których dziecko jest w spektrum autyzmu, jest nieneurotypowe. To środowisko jest bardzo ciekawe, bo to jest też taki rodzaj takiego rodzicielstwa turbo, prawda? I też był ten temat już wielokrotnie, zarówno w temacie prac badawczych, właśnie prac socjologicznych, był też analizowany, ale to środowisko się bardzo zmienia pod wpływem dostępu do mediów społecznościowych. Zmienią się konflikty, bo ponieważ w każdej grupie jesteśmy w stanie zaobserwować konflikty i na przykład analizować poprzez tematykę konfliktów, dynamikę takich konfliktów określoną grupę, bo jest to jest środowisko skupione wokół problemu, prawda? Środowiska skupione wokół osób i rodzin, które stosują edukację domową. Bardzo bym chciała, żeby ktoś na bieżąco monitorował, być może gdzieś tam bardziej też od strony publicystycznej to zjawisko TikToka i tego medium i tego, że tak powiem, attention span, który się skraca i bardzo, bardzo modyfikuje to, w jaki sposób te treści przyswajamy i co nam to robi. Także zarówno badanie, w tym przypadku na przykład analiza, też jestem zaznajomiona z tym narzędziem, bo gdzieś już z nim pracowałam, analizy wizualnej, analizy fotografii. Bardzo ciekawiłaby mnie analiza właśnie od strony socjologicznej obrazu, ale obrazu wideo. To wydaje mi się dosyć ciekawe, bo tam są troszeczkę inne parametry też do zbadania. Czyli czas trwania, kadr, co jest treścią, czy jest jakaś replikacja pewnego trendu, tak jak w przypadku TikToka. Tam pomysłów wydaje mi się, że nie brakuje, one tak naprawdę pojawiają się każdego dnia, w miarę jak te trendy się uwidaczniają, zaczynają być dostrzegane i obserwowane. No myślę, że siedzenie w internecie może wbrew pozorom bardzo dużo takich tematów młodym badaczom dostarczyć. Justyna, w naszej dzisiejszej dyskusji ty będziesz miała ostatni głos. Zaczynałam od wątku o ideach i teraz mam zakończyć. To jest bardzo duży ciężar na mnie spoczywający. Ja krótko powiem, tak bardziej dydaktycznie może niż inspirująco. Mam wrażenie, że każdy temat, który nas interesuje, jest interesujący. Jedno drugiego nie wyklucza. Postaram się. Każdy temat, który naszych studentów czy nas interesuje, jest tematem interesującym. To znaczy najważniejsze jest to, żeby nas to osobiście interesowało. I tak naprawdę nie ma tematu, który jest nieciekawy. Dla mnie teraz w tej dyskusji zrodziło się wiele wątków i o ojcach, i o nieheteronormatywnych rodzinach. I to, co nas w jakiś, znaczy właściwie podstawowym pytaniem jest to,
podczas poszukiwania tematu, czy jest jakiś wątek, który nas zastanowił, który nas zaciekawił, bo tak naprawdę do pisania pracy powinna nas pchać ciekawość poznawcza, a nie promoto oraz konieczność złożenia pracy przed obroną albo jakiegoś artykułu czy projektu. Jeżeli przeglądając Wesołe Kotki przed snem coś mnie zastanowiło, na przykład dlaczego te kotki są takie, a nie inne, albo dlaczego nie ma piesków, chociaż są też pieski, albo dlaczego jest tak, a nie inaczej, to to jest dobry przyczynek do tego, żeby zrobić z tego temat swojej pracy, artykułu, projektu czy czegokolwiek. Znaczy absolutnie najważniejsza jest osobista ciekawość, którą potem przekujemy oczywiście w ramy naukowe, w ciekawość poznawczą, naukową i metodologicznie obudowaną. A jeśli chodzi o wyzwania, bo to jest coś, z czym się zmagamy jako promotorzy, jako badacze, mam wrażenie, że pani Natalia teraz użyła takiego zdania, które często jest taką pokusą, znaczy bycie w internecie jest już super inspirujące i na tym etapie to jest super inspirujące. Natomiast nasi studenci i autorzy przyszli i my sami często wpadamy w taką pułapkę, że badanie internetu to jest bycie w internecie i nic bardziej mylnego niż bycie w internecie. To znaczy trzeba rozeznać się w internecie, mówiąc bardzo kolokwialnie, chociaż to jest bardzo nieprecyzyjne, co teraz mówię, żeby stworzyć sobie czy ugruntować jakieś miejsce, gdzie to badanie będziemy następnie prowadzić. Natomiast prowadzenie badania w internecie jest niezwykle precyzyjną procedurą metodologiczną i Małgosia opowiadała o swojej procedurze, 1724 zdjęcia wyselekcjonowane i tak dalej. I tak na dobrą sprawę Małgosia mogłaby 5 lat oglądać Instamatki na Instagramie i nie byłoby to żadne badanie. Znaczy przystępowanie do badania w internecie to jest oczywiście znalezienie sobie tematu, który mnie interesuje, ale to jest bardzo proste, tak jak powiedziała pani Natalia, każda chwila nam przynosi mnóstwo wątków do tego, żeby czymś się zafascynować. Ale żeby to przełożyć później na język badawczy i wycelować próbę i skonstruować tę próbę i skonstruować proces badawczy, to jest bardzo duże wyzwanie, najlepiej konsultować z kimś, kto to robi, kto się na tym zna, ale myślę, że taka pokusa, że po prostu będę badał internet, będę badał fora internetowe, będę przyglądała się czemuś, sprawia, że prowadziłem badania wszystkoistyczne o wszystkim i o niczym. Ja nie mogę wybrać dowolnych 4 postów na Facebooku i zbadać je jako element badania. To znaczy, jeżeli ja wybiorę 4 najpopularniejsze i będzie to kryterium zastosowane, to okej, ale to jest cała procedura skonstruowania metodologicznie poprawnego badania w sieci jest niezwykle trudna i wiele prac, które czytamy i artykułów, które czytamy, a czytajmy krytycznie, wpada właśnie w ten błąd tego, że dowolny materiał napotkany w sieci jest materiałem badawczym i można z niego uczynić podstawy do wyciągania wniosków. Absolutnie tak nie jest. Dowolny materiał może wpaść w próbę badawczą, na podstawie której po wnikliwej procedurze metodologicznej i takim badaniu rzetelnym możemy wyciągnąć wnioski. Ale jeżeli przychodzą do nas studenci, czy my sami mamy taką pokusę, żeby przejrzeć te kotki, czy jakieś jedno forum, czy jakiś jeden wątek na Facebooku i zrobić z tego podstawę do naszych badań, to one na pewno będą wadliwe, a wnioski na pewno w żaden sposób nie będą do upublicznienia, bo to będą nasze wnioski na jakiejś tam zupełnie przypadkowej próbie, tak zwanej dostępnościowej, a nic gorszego niż próba dostępnościowa w sieci, bo to już wpada nam bez kontroli zupełnie każdy wątek. I wtedy nie mają wartości takie badania, więc co do tematów się nie wypowiem, ale zachęcałabym naprawdę do bardzo wnikliwego przemyślenia, przedyskutowania samemu ze sobą oraz z osobami kompetentnymi procedury badawczej, bo diabeł tkwi w szczegółach. Małgosia opowiedziała bardzo precyzyjnie, co nam się być może wydawało wątkiem pobocznym, ale proszę nam wierzyć, że wątkiem absolutnie kluczowym jest to, jak Małgosia na jakiej podstawie wyciągnęła swoje wnioski, żeby one mogły być miarodajne, tak jak w tym badaniu, o którym dzisiaj mówimy. I to jest ta pułapka podstawowa, to znaczy internet jest bezgraniczny, właściwie bez końca. I jeśli nasze badania będą bezgraniczne i bez końca, to z nich nic po prostu nie będzie. Umiejętność wycięcia wątku, który nas interesuje, skonstruowania próby, stworzenia metodologicznej procedury, to jest to, co nas przybliży do tego, żeby z tematu, który nas fascynuje, zrobić badanie naukowe, czego Państwu i nam wszystkim serdecznie życzę, bo nic piękniejszego niż właśnie badanie czegoś, co nas interesuje w świecie, który się tak pięknie zmienia. Super, Justyna, ja Ci bardzo dziękuję i odnośnie tego, co powiedziałaś, przypominam sobie, jak parę lat temu byłam w jednym z berlińskich instytutów zajmujących się badaniem internetu i tam właśnie na głównej ścianie tego budynku jest napisane, że korzystanie z wyszukiwarki to nie jest badanie internetu. I to był jeszcze początek mojej kariery badawczej, ale to było takie zdanie, które stwierdziłam, że warto zapamiętać i ono mi też w moich badaniach towarzyszy. Ja się bardzo cieszę i bardzo Ci dziękuję, Gosia, za to, że właśnie pokazałaś, jak przeprowadziłaś te badania i na pewno zainspirowałaś osoby, które dzisiaj nas słuchają i które też potem będą mogły otworzyć to nagranie na stronie do nowych metodologicznych i tematycznych tropów. A naszym dzisiejszym gościniom
Natalii Fiedorczuk i dr Justynie Pokojskiej. Niezmiernie dziękuję za te wszystkie cenne uwagi, które udało nam się tutaj zebrać. I wszystkim życzę dobrego wieczoru. I do zobaczenia chyba we wrześniu, bo w tym semestrze akademickim, tak jak powiedziałam, już się nie spotkamy. To nasze ostatnie spotkanie, także tym bardziej dziękuję za uwagę, którą poświęciliście nam w tym semestrze akademickim i dobrych wakacji. Dziękujemy pięknie. Miłego przeglądania internetu. Wzajem. Bardzo dziękuję i też bardzo dziękuję paniom za fascynujące komentarze i dyskusję.